Hamburg, 18 października 2024. Świętego Łukasza, ten, który malował Matkę Boską. 20 lat urodzin Leopolda Moczygęby, kuzyna Piusa X polskiego papieża. Idziemy drogami świętych. 1040 rocznica pontyfikatu Benedykta V. Tu, gdzie kamienie, była katedra. Przed katedrą był tutaj klasztor. Klasztor wybudowany był przy kościele, który ufundował, kościół mariacki ufundował Karol Wielki na nawrócenie pogańskich Sasów. Przy klasztorze pierwszy biskup Hamburga, święty Angska, który został biskupem 10 listopada 831 roku, a urodził się 8 września 801 roku we Francji, francuski benedyktyn. Zostało założone biskupstwo hamburskie. Idziemy właśnie drogami świętych, którzy tędy chodzili. Drogami polskich królów. Jana Kazimierza, który dopiero otruli go w Nevers 16 grudnia 1672 roku. W Nevers, skąd pochodziły dwie polskie królowe. Ludwika Maria i Maria Kazimiera Sobieska. Kościół świętego Piotra, gdzie Francuzi urządzili stajnie, jak likwidowali cesarstwo rzymskie 6 sierpnia 1806 roku. A był tutaj, przy Hamburgu, na Altonie, był dwór cały francuski i przebywał tutaj opat benedyktyn klasztoru świętego Michała, francuskiego klasztoru. Jest tutaj Dietzeit, restauracja bawarska. I tutaj jest najważniejsze miejsce. Wszystko jest powiązane, bo cesarzem rzymskim, królem Niemiec, był koronowany 12 lutego 1742 roku wnuk króla sowieckiego. W 5 kościołach w Hamburgu odbywały się wielkie uroczystości, kiedy został papieżem, kiedy został cesarzem i kiedy zmarł. 20 stycznia 1745 roku w Monachium, pochowany w Tatinerkirche, który był wybudowany dzięki